Ten klub tworzą emocje, wspomnienia, marzenia. Walczymy, by wygrać ligę. Nasze ambicje nie mają limitu. Sięgamy półkę wyżej. Ciągły rozwój i nowoczesność. Akcje. Na boisku skuteczne. W portfelu twoje. Elana. Kup akcje swojego ukochanego klubu. Bądź jeszcze bardziej jego częścią. Tak się składa, że jesteśmy dla ciebie. Elana Torun. Sponsorami programu są Madbud, materiały budowlane oraz Taurus, ochrona. W sobotę 14 września nasza drużyna na tym stadionie podejmowała rezerwy poznańskiego Lecha. Drużyna prowadzona przez trenera Rafała Ulatowskiego to beniaminek rozgrywek, ale także kuźnia piłkarskich talentów. Faworytem starcia była jednak Elana, która miała za sobą dobry wyjazdowy mecz z Garbarnią Kraków. To 20 minuta meczu i sytuacja, w której zdaniem arbitra faulował Dominik Sokół. Efekt to rzut karny, który na bramkę zamienił Eryk Kryk. 5 minut później w polu karnym Lecha tym razem faulowany był Dominik Sokół, a 11 wykorzystał Mariusz Kryszak. Trzeba przyznać, że oba faule, po których sędzia dyktował 11, były dyskusyjne. W 35 minucie prowadzenie drugiej drużynie Lecha Poznań dał Filip Szymczak. Kolejosz prowadził 2-1 i takim rezultatem zakończyła się pierwsza część spotkania. Mariusz Kryszak, kapitan Elany, już na mnie, zarazem strzelec z tej jedynej bramki. Jak na razie wynik niekorzystny, jest walka, ale na razie rywale dominują. Zgadza się, no to nie wygląda tak jak sobie zakładaliśmy. Mieliśmy podejść wysoko, agresywnie, odbierać piłki, stworzyć sytuację, natomiast jesteśmy gdzieś wycofani, gdzieś tacy, nie wiem, wystraszeni, bez żadnych konkretów, no to na pewno trzeba zmienić w drugiej połowce. Trener Ariel Jakubowski wspominał w rozmowie z nami, że ponoć lepiej wam się gra na wyjazdach. Coś w tym jest? Zgadzasz się z tą opinią? Jak tak trener mówi, nie wiem, no to jest takie pytanie, no i gramy u siebie, to jest nasza publiczność, tu powinna być nasza twierdza, tu powinien ktoś przyjeżdżać i się bać i grać w piłkę, ale jest na razie zupełnie inaczej. W drugiej odsłonie Elana przyjęła inicjatywę i potrafiła zdominować swojego rywala, ale ponownie Torunianie mieli wielkie problemy ze skutecznością. W efekcie trzecią bramkę zdobyli Poznaniacy. W 61 minucie do siatki trafił Bartosz Bartkowiak. 7 minut później na boisku pojawił się powracający po kontuzji Filip Kozłowski. Na powrót najskuteczniejszego strzelca poprzedniego sezonu kibice czekali od pierwszej ligowej kolejki. I warto było czekać. W 81 minucie Filip Kozłowski zdobył kontaktowego gola dla gospodarzy. Torunianom nie udało się pójść za ciosem. Kropkę nad i postawili gracze Kolejorza. W 87 minucie rzut karny na bramkę zamienił Eryk Kryk. Elana Toruń, Lech 2 Poznań 2-4. 4 stracone bramki i porażka z drużyną, która jest niżej w tabeli. No na pewno kibice dużo powodów do zadowolenia po tym meczu nie mają. Nie tylko kibice, my również nie mamy powodów do zadowolenia. Sztab i zawodnicy, bo po bardzo dobrym meczu w Garbarni, że nie udało się zdobyć 3 punktów. Liczyliśmy tutaj na 3 punkty, nie udało się. 4 bramki stracone, 2 z karnych, które moim zdaniem z mojej tutaj perspektywy, tej jednej to na pewno nie było, nam się nadarzył jeszcze jeden. Wiem, że słabe jest jakieś tam ocenianie, jakiegoś tam sędziowania, ale no naprawdę no ciężko tutaj mi się powstrzymać o powiedzeniu o tym, bo to jest, masakra, no bo widzieliśmy wszyscy, że tam nie było powiększonego obrysu i zagwizdana ręka, więc tutaj, gdzie my cały czas goniliśmy, po straconej bramce nadganialiśmy, chcieliśmy zapunktować w tym meczu i było to widać, bo sytuację stwarzaliśmy i też strzeliliśmy 2 bramki, no ale niestety no, na pewno ten mecz się też nie układał po naszej myśli i
nie możemy tak zaczynać cały czas u siebie meczu, że tracimy bramkę, ale tak jak mówię, no, mógł sędziak gwiznąć ewidentnego karnego nie wiem, w 15 minucie dla nas, zaraz gwiznął trochę z nieba dla Lecha i tak się ten mecz ułożył, więc zaraz jeszcze to pewnie będziemy oglądać, ale na pewno też trzeba spojrzeć tutaj na naszą grę. Trochę jest na pewno cały czas do poprawy w obronie, stwarzamy sytuację w ofensywie i szkoda, żeśmy więcej bramek nie strzelili, bo mieliśmy bardzo dobrą sytuację. Wspominał Pan z jednym wywiadu, że łatwiej Wam się gra na wyjeździe. Ten mecz jakby to potwierdzał, że u siebie jakoś nie możecie się przełamać, tego właściwego rytmu złapać. Znaczy, cieszymy się, że gramy u siebie, że kibice nas wspierają, mamy dobre warunki i tu jak najbardziej jest na plus. Trochę na minus jest to, że nie umiemy tak jakby cierpliwie nieraz poczekać, wybronić tę sytuację, tylko od razu chcemy rzucać się i w tym momencie tak właśnie na 2-1 bramkę straciliśmy, że nie wybroniliśmy tej sytuacji Lecha i strzeli na 2-1 i wtedy byliśmy trochę w cięższej sytuacji do przerwy. Wiadomo, później znowu strzeliśmy bramkę i znowu zabrakło takiego cierpliwości w wybronieniu, choć no tutaj trzeba przyznać, że też Lech stwarzał sytuację i też dobrze grał, i to było z dwóch zdań. Myślę, że remis byłby sprawiedliwy w tym meczu. Trener, jeszcze na koniec, cieszy chyba powrót Filipa Kozłowskiego, on pokazuje, jak wiele znaczy dla tej drużyny w ataku. No tak, no też się trochę obawialiśmy, bo był przygotowany na myśleliśmy, że na trochę krócej go wpuścimy, bo wiadomo, że nie trenował dosyć długo i baliśmy się, czy wytrzyma te takie warunki meczowe, ale wytrzymał bardzo fajnie, strzelił bramkę, jeszcze miał dwie sytuacje, więc to jest napastnik, który stwarza sobie sytuację. Dominik Sokół też sobie stwarza sytuację, dobrze, że mamy dwóch takich napastników, kwestia, żeby je wykorzystywać. Bardzo dobry moment dla nas, bo jest to drugie zwycięstwo wyjazdowe pod rząd. Na pewno strzelić 4 bramki w Toruniu nie jest sprawą ani łatwą, ani taką prostą, gdziekolwiek indziej również. Stąd można tylko powiedzieć, pochwalić, pogratulować swojemu zespołowi dobrego meczu. Na pewno wynik tak do końca też nie odzwierciedla tego, jak w jaki sposób ten mecz się odbywał, bo ani przez chwilę nie mogliśmy pewnie na ławce myśleć, że to już jest po meczu. Szczególnie kiedy Kozłowski wszedł i strzelił tą bramkę na 3-2, to różne myśli gdzieś tam po głowie zaczęły się kołatać, bo wtedy Elana naprawdę rzuciła wszystko to, co miała i różnie to mogło się potoczyć. Natomiast tak jak w piłce potrafiliśmy zrobić tą jedną akcję dodatkową, 4-2. Zwycięstwo cieszy, gratuluję chłopakom i czekamy na środę. W środę mamy kolejny mecz u siebie, tym razem z Górnikiem Polkowice. października 6 to data, którą zapisaną w kalendarzu powinien mieć każdy kibic żółto-niebieskich. Tego dnia Elana na tym stadionie zmierzy się z Widzewem Łódź. Zainteresowanie tym pojedynkiem jest ogromne, stąd warto nie czekać z zakupem biletów do ostatniego momentu. Dobra informacja jest taka, że sprzedaż wejściówek na mecz Elana-Widzew już się rozpoczęła. To zdjęcia z pojedynku Elany Toruń z Widzewem Łódź z poprzedniego sezonu. Obie drużyny spotkały się ze sobą na stadionie miejskim 1 września 2018 roku. Mecz zakończył się podziałem punktów, ale było to wielkie święto piłki nożnej, na jakie Toruń czekał długie lata. Podobnie ma być 6 października tego roku. Sprzedaż biletów na pojedynek z 4-krotnymi mistrzami Polski rozpoczęła się we wtorek 17 września. Wejściówki można nabyć od godziny 9 do 16 w biurze klubu przy ulicy 63 Pułku Piechoty 11 oraz w sklepie kibica Elany ulokowanym na obiektach treningowych żółto-niebieskich przy ulicy 63 Pułku Piechoty 47. Koszt biletów w przedsprzedaży, która potrwa do końca września, to 23 zł za wejściówkę normalną oraz 20 zł za bilet ulgowy. Sponsorami programu są Madbud, materiały budowlane oraz Taurus, ochrona. Ten klub tworzą emocje, wspomnienia, marzenia. Walczymy, by wygrać ligę. Nasze ambicje nie mają limitu.
Sięgamy półkę wyżej. Ciągły rozwój i nowoczesność. Akcje. Na boisku skuteczne. W portfelu twoje. Elana. Kup akcję swojego ukochanego klubu. Bądź jeszcze bardziej jego częścią. Tak się składa, że jesteśmy dla ciebie. Elana Toruń.